Siema, pewnie zastanawiacie się, czy opłaca się inwestować w skrzynki w CSGO przed Paryżem, przed Majorem w Paryżu. I powiem wam tak. Na razie się nie opłaca, bo skrzynki na razie lecą w dół, ale ja na przykład czekam na odpowiednią cenę i myślę, że będę tak czekał dopóki nie wyjdą te kapsułki z naklejkami w Paryżu, bo ludzie teraz wyprzedają te wszystkie skrzynki, żeby mieć pieniądze po prostu na Paryż, tak? I wyprzedają wszystkie, dlatego cena leci tak w dół. Na przykład skrzynia załamania tutaj była 5 złotych 15 groszy i pierdolnęła na 3,19. Tak samo inne skrzynki, na przykład ukąszenia węża kosztuje 2,70 teraz, a kosztowała 5 zł. Ja na przykład czekam dopóki nie wyjdą te kapsułki z Paryża i nie będzie na nich przeceny na złotówkę, tak jak zawsze. I wtedy dopiero te skrzynki osiągną swój tak zwany minimalny punkt. Tak, osiągną dno. No i wtedy myślę, że zakupię ich trochę pod inwestycje. I po tym myślę, że będą rosnąć raczej. Raczej na pewno, tak. I myślę, żeby kupić paręnaście sztuk, jak już będzie ta cena bardzo niska. Ja bym inwestował w skrzynki tak, skrzynia załamania i skrzynia ukąszenia węża, bo te skrzynki wyszły dość dawno, ale nadal są w puli dropów, także jak wyjdzie następna skrzynka, to któraś z tych dwóch skrzynek wyleci z puli dropów, z meczów. No i tak, jak wyleci, to dopiero cena podskoczy, tak jak tutaj mamy skrzynie różne, które kosztują po 13, 21. No. Czy jeszcze inne jakieś, które już nie dropią. I dopiero wtedy cena podskoczy, bo wszystkie na razie maleją, bo ludzie, tak jak mówię, wyprzedają wszystkie skrzynki, żeby mieć po prostu fundusze na Paryż. Tyle mam do powiedzenia, żeby inwestować w skrzynię załamania, kiedy już wyjdą te kapsułki, tak samo w skrzynię ukąszenia węża, kiedy osiągną swój minimalny punkt, tak, i będą najmniej kosztować. Dzięki, siema.